Dwa lata trwały prace modernizacyjne w szkole podstawowej w Żytowiecku w gminie Poniec. O tym, jak bardzo szkoła się zmieniła, została rozbudowana i zmodernizowana, uczniowie przekonali się 4 września. Budynek został rozbudowany o pomieszczenia, których tak bardzo brakowało. Ten rok szkolny ma charakter szczególny, bowiem jego początek zbiega się z ukończeniem kolejnego etapu rozbudowy szkoły. W swojej historii ponad 126-letniej szkoła rozbudowywana była kilkakrotnie. Oddana do użytku w 1897 roku, funkcjonowała przez wiele lat jako jedna z wielu szkół w kilku najważniejszych wioskach Polonii. W roku 1983 ówczesny dyrektor szkoły, pan Stanisław Kruk, powołał społeczny komitet jej rozbudowy. I kilka lat później, po 1988, oddana została do użytku największa część tej szkoły, mieszcząca wówczas i dzisiaj także 8 sal lekcyjnych, toalety i kilka innych pomieszczeń. W roku 2006 do użytku oddana została sala gimnastyczna, w której dzisiaj się znajdujemy. Do tej sali przynależą też inne pomieszczenia, salka korekcyjna, szafie i tak dalej. W roku 2011 do użytku zostało oddane wielofunkcyjne boisko sportowe. W międzyczasie szkoła modernizowana i remontowana była także wielokrotnie, starając się doprowadzić do stanu, który odpowiadał wymaganiom współczesnego. Ostatnie prace rozpoczęły się w 2021 roku. Wykonano przyszkolną oczyszczalnię ścieków za ponad 305 tysięcy złotych. Budynek A doczekał się remontu dachu. Koszt to niecałe 400 tysięcy złotych. Od połowy sierpnia 2022 roku trwała rozbudowa szkoły. Do istniejącego budynku B zostało dobudowane skrzydło, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka oraz stołówki. Zmodernizowano też salę gimnastyczną, szatnie i magazyny przy sali. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne, zmodernizowano kotłownię, a szkoła zyskała nową elewację. Łączny koszt inwestycji to niecałe 6 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 3 miliony złotych to pożyczka w ramach inicjatywy Jessica. 12 tysięcy dołożyła gmina Poniec, 200 tysięcy to dofinansowanie w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Burmistrz Ponieca podkreślał, że priorytetem ostatnich lat była dla gminy rozbudowa oświaty. Dzisiaj możemy powiedzieć sobie stanowczo, że oświata na gminę Poniec po 15 latach mamy już ją w pełni dokonaną. Po wielkiej restrukturyzacji, po wielkich działaniach, po wielkich rozmowach, jak sami Państwo wiecie, problemy rozwiązuje się przy stole. Mieliśmy do dyspozycji dyrektorów, nauczycieli, związki zawodowe. Potrafiliśmy sobie zorganizować na gminie Poniec. Na dzień dzisiejszy, że mamy 2 przedszkola publiczne i 2 szkoły publiczne. To jest bardzo ważny element. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści i przedstawiciele samorządu.